Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj pragnę zrobić podsumowanie roku 2020. Powiem wam, że to był niezwykle inny rok, można tak powiedzieć, tak? Nie tylko, że był trudny, mówię z wiadomych względów, pandemia, ale z drugiej strony był bardzo owocny. W naszej stajni, można powiedzieć, trochę się zmieniło, trochę koni przybyło, dużo fajnych chwil przeżyliśmy, więc zachęcam was do oglądania. Rok 2020 był zupełnie innym rokiem jak każdy poprzedni, ale to chyba dla każdego. Lecz dla naszej stajni tak naprawdę zapisał się jako rokiem zmian, ale takich pozytywnych. Oczywiście rok 2020 rozpoczęliśmy feriami, do których się zawsze przygotowujemy i prężnie trenujemy konie i przygotowujemy cały pensjonat do tego, żeby przywitać naszych gości. Ale kolejną rzeczą, która była takim znaczącym wydarzeniem w naszej stajni, to jest przybycie nowego konia. Konia o imieniu Corrado. Tutaj zachęcam do obejrzenia poradnika związanego z przywitaniem Corrada w naszej stadninie. Ale kolejną rzeczą, takim wydarzeniem dla naszej stajni, wydarzeniem dla mnie, było szkolenie z Gerdem Heuschmanem 7-8 marca, na które pojechałem z koniem Etną. Było to nasze drugie spotkanie z tym wspaniałym trenerem, w którym myślę, że osiągnęliśmy szkoleniowy sukces, bo pokazaliśmy przepracowane metody Gerda, w których zdecydowanie byliśmy pochwaleni. Czas kwietnia to był czas stagnacji dla stajni Iskra, z wiadomych względów była pandemia, ale już 4 maja ruszyliśmy z lekcjami, zaczęło znów tętnić życie w naszej stajni i w maju 16-17 odbyło się szkolenie z Małgosią Morsztyn. Wspaniałym szkoleniowcem, trenerem, z którym współpracujemy już od 2 lat i każdy czeka na jej przyjazd. Było to owocne szkolenie, z którego też mamy vlog, więc zachęcam was do obejrzenia. Potem było kolejne bardzo ciekawe, bardzo fajne wydarzenie z firmą Equest, z którą współpracujemy, mamy ich sprzęt, użytkujemy ich czapraki, nawet zobaczcie, mam czapkę Equesta, genialna jest, uwierzcie mi. Odbyło się takie zgrupowanie tutaj tej całej firmy i influencerów, którzy współpracują z tą marką i było to bardzo też inspirujące spotkanie. Kolejną rzeczą odbyły się wakacje, były zgrupowania sportowe, trenowaliśmy na co dzień z młodzieżą i dorosłymi i następnym wydarzeniem kolejnym, które było bardzo znaczące, to był drugi przyjazd Małgosi Morsztyn do naszej stadniny. I to było dla mnie zdecydowanie bardzo ważne wydarzenie, bo wystąpiłam w końcu po 2 latach z moim koniem Only You, w którym pokazałam jego możliwości, pokazałam jak się bardzo zmienił. Wiele bardzo dobrych i miłych słów usłyszałam na temat siebie i tego konia, tą pracę, którą wykonaliśmy. I było to dla mnie mocno emocjonalne spotkanie z tym wspaniałym trenerem. Jeszcze w czasie września odbył się Hubertus. Był to kameralny tylko dla pensjonariuszy stajni Iskra i dla osób silnie związanych z naszą stajnią, czy to jeździecko, czy w inny sposób. Odbył się gonitwa za lisem, było szukanie lisa dla najmłodszych, była to wyprawa, długa wyprawa do lasu. Po tej wyprawie oczywiście była kameralna biesiada przy kiełbasce i bigosie, w której mogliśmy porozmawiać, pośmiać się, wymienić się swoimi doświadczeniami i po prostu miło spędzić czas, jak na koniarza przystało. Kolejną rzeczą, która była niezwykle dla nas ważna, to było kupno konia Proven. Proven jest to piękny 5-letni wałaszek. Z jego przyjazdu i z jego pracy niedługo też pojawi się poradnik, w którym będę się kolejnym koniem chwalić, co mnie to bardzo cieszy. Ten rok był rokiem spektakularnych uniesień, ale i w dużej ilości zmartwień. Dzięki Bogu nasze stado się tylko poszerza, ale dzięki temu, że też nasze zaufanie zaczęło procentować, zaufanie do naszej marki, do naszej stajni, ponieważ z 4 koni pensjonariuszy pojawiło się 17. Więc słuchajcie, zdecydowanie pensjonat stajni Iskra dla koni poszerzył się aż o 17 koni w roku 2020. Dla mnie to jest niezwykle budujące, bo pokazuje to, że ludzie nam ufają,
ufają mi, ufają moim instruktorom, którzy zajmują się tymi końmi. A październik był pod dyktando skoków przez przeszkody z szkoleniowcem Piotrem Morsztynem. Pierwszy raz zorganizowaliśmy szkolenie z tym trenerem i było genialne. Powiem Wam szczerze, przerosło nasze oczekiwania. Jest to niezwykle empatyczny, bardzo ciekawy trener, fajne metody. Potrafi dojść z najmniejszymi szczegółami do perfekcji z jeźdźcami. Czy to jest młodzież, czy to są dorosłe osoby. Szkolenie było bardzo owocne i na pewno w 2021 spotkamy się z panem Morsztynem. Kolejnym takim znaczącym momentem w roku 2020 było zdecydowanie praca z batalią. Tak? Rozpoczęliśmy pracę w siodle, na ląży, na linie i przez ten cały rok dążyliśmy do tego, by ten koń zaczął poruszać się w trzech chodach. I sukcesem w roku 2020 było to, że zaczęłam galopować na niej na placu i w terenie. W tym roku też przyszło do mnie parę koni w trening. W tym roku mam też dużo czasu zajętego przez pomaganie w szukaniu koni ludziom, którzy chcą po prostu dla siebie znaleźć wymarzonego konia. Także rok 2021 zmusił nie tylko stajnie, ale też pensjonat Iskry do tego, by zacząć szukać nowych rozwiązań. I zdecydowanie, myślę, można podliczyć to, podpiąć to do sukcesu, to, że cateringi Iskry, fit catering pani Kasi robi furorę. Nie dość, że to jest tak pyszne jedzenie, na którym naprawdę ludzie osiągają swoją wagę, ale też po prostu rozpływają się w barwie smaków. Co ja mogę powiedzieć? Rok 2020 pokazał nam dużo pokory, ale dał nam też dużo szczęścia. Rok 2020 też rozwinął bardzo intensywnie szkółkę. Mamy teraz już ponad 20 osób w szkółce jeździeckiej dla osób początkujących i średnio zaawansowanych, ale i też klub jeździecki poszerzył się o prawie 20 osób, więc w tym momencie mamy ponad 30 osób regularnie jeżdżących, trenujących czy na swoich koniach, czy na naszych koniach, które przygotowują się z nami do zawodów i poszerzają swoją wiedzę. Dla mnie rośnie serce. Ten rok pokazał mi, że konsekwencja w swoim zachowaniu, konsekwencja w byciu dobrym dla koni, byciu szczerym, popłaca, bo otaczam się teraz znacznie większą ilością ludzi jak w poprzednich latach, a ci ludzie też doceniają nas i doceniają nasze miejsce. Moi drodzy, to na tyle. Rok był pełen wrażeń, rok był zmian, można tak powiedzieć, ale to chyba każdy to przeżył. Każdy miał jakieś swoje czy wewnętrzne zmiany, czy zmiany w swoim życiu, niektórzy nawet diametralne. Więc myślę, że to był rok owocny dla nas. Rok, który nam wiele uświadomił i rok, który stajnie Iskry wzmocnił i scalił zdecydowanie. Dziękuję Wam, że jesteście z nami. Dziękuję, bo to Wy tworzycie naszą stajnię i do zobaczenia.